Cześć Boże. Robert Kna witam państwa w programie Polski punkt widzenia. Naszym gościem jest dziś profesor Andrzej Kaźmierczak ze Szkoły Głównej Handl Handlowej, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Witamy pana profesora w studiu Cześć Boże. Cześć Boże. szczęść Boże. Panie profesorze, Polska utrzymała rating w agencji Moody's niezmieniony. Co decyduje tak naprawdę o co jest najważniejszym czynnikiem decydującym o tym jaka jest wiarygodność kredytowa finansowa danego państwa? Ponieważ zadaniem agencji ratingowej jest ocena wiarygodności kredytowej, czyli zdolności spłaty kredytu, a konkretnie w przypadku właśnie ratingu Polski zdolności do wykupu obligacji skarbowych, no to moim zdaniem najważniejszym czynnikiem powinny być sytuacja makroekonomiczna gospodarki, prawda? Wyłącznie sytuacja makroekonomiczna, czyli to, co się dzieje w sferze stabilności finansowej państwa i w sferze realnej. Prawda? W sferze realnej. No i generalnie rzecz biorąc, na pewno te czynniki do, dominują, ale okazuje się, że nie tylko, prawda? Agencje ratingowe biorą również pod uwagę czynniki polityczne. No i stąd, no i stąd, stąd te oceny są różne, prawda dlatego, bo różne agencje przywiązują różną wagę do owych czynników politycznych. No, Czy one są brane pod uwagę? Czy to jest istotne dla, nie wiem, dla kogo to jest istotne tak naprawdę? To znaczy, teoretycznie stabilność polityczna może mieć wpływ na stabilność ekonomiczną, prawda? No bo na przykład brak stabilności politycznej może wywołać rewolucję i, 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 i rewolucję w sferze ekonomicznej. No ale to jest teoria oczywiście, dlatego, bo generalnie rzecz biorąc w państwach demokratycznych jednak wpływ czynników politycznych na gospodarkę jest niewielki, że tutaj można by nawet oddzielić tą sferę ekonomiczną od sfery politycznej. No ale to, to wszystko zależy od metodologii sporządzania tych ratingów przez poszczególne agencje. Na przykład jeżeli weźmiemy pod uwagę ten rating wczorajszy agencji Moody's. To ona wzięła pod uwagę ten element polityczny, ale tak jakby na końcu, prawda, nie przywiązywała wagi do, do tego podstawowej wagi do tego czynnika w przeciwieństwie do tej agencji w styczniu Standard Polsk, która ewidentnie wskazywała na czynniki polityczne, dlatego bo nie mogła się przyczepić do jakichkolwiek zarzutów w sferze ekonomicznej, prawda? I stąd no i stąd te rozbieżności, jeżeli chodzi o cenę, no bo no bo jednak, szczęśliwie, tutaj nie dopatrzono się y, jakichś negatywnych zjawisk w bieżącej sytuacji gospodarczej. Mam na myśli wczorajszą ocenę agencji ratingowej. Także no, to wszystko jest, no, wprawdzie obniżono tą perspektywę ratingu, no ale to jest tylko perspektywa, to jest tylko pewne przewidywanie przyszłości. Y, no, zwrócono uwagę na pewne ryzyko. Sfinansowania tych wszystkich obietnic wyborczych prawda, rządu. One są rzeczywiście kosztowne i pociągną za sobą duże wydatki prawda, budżetowe. No, Ale na pewno przecież to będzie tak, że rząd, zanim podejmie jakieś decyzje, jeżeli chodzi o owe wydatki, czy to obniżenie wieku emerytalnego, czy podwyższenie na przykład kwoty wolnej od podatku no to z całą pewnością będzie się zastanawiał nad znalezieniem źródła sfinansowania tego. Zresztą w ogóle dla mnie ta obawa o sytuację fiskalną wyrażoną we wczorajszej ocenie, bo to dominuje, ten element zadecydował o obniżeniu perspektywy jest nieuzasadniona i dziwię się temu. Dlatego, bo przecież Niedawno, chyba kilka tygodni temu, rząd Ministerstwo Finansów przedstawiło nowy plan finansowy na lata 2016-2019 i w tym planie w sposób, w sposób transparentny, bardzo wyraźny, pokazuje jak zamierza kształtować deficyt sektora publicznego. Deficyt sektora publicznego. No, i tam jest napisane, że w 2016 roku ten deficyt będzie wynosił 2,6%, a więc grubo powyżej wymagań Komisji Europejskiej. Wprawdzie w 2017 roku on ma podskoczyć do 2,9%, ale później znów ma spadać. Tak, że w 2019 roku relacja deficytu sektora publicznego do PKB będzie wynosiła. Zaledwie 1,3%. Czyli za dwa lata przynajmniej. Tak, czyli skąd te obawy, prawda, o sytuację fiskalną, nie wiem. Tak samo nie wiem skąd obawy o zadłużenie sektora publicznego. Przecież to zadłużenie sektora publicznego to jest zaledwie 50% PKB. To jest jeden z najniższych wskaźników w Europie, prawda. Niemcy mają wyższe, nie wspominając o, o Francji, prawda, krajach wysoko rozwiniętych. No, nie mówiąc tam o Hiszpanii, Portugalii czy Grecji, ale nawet Niemcy mają dużo wyższą relację zadłużenia sektora publicznego do PKB. To jest, ta, ta relacja jest jedną z najniższych w Europie. No stąd trochę zaskoczony jestem, no, ale rzeczywiście te plany, plany wydat wydatków. No, będą pociągną za sobą jednak spore sumy, prawda, i trzeba będzie znaleźć źródła ich sfinansowania. To nie ulega wątpliwości, ale to tego przecież nikt nie ukrywał. Rzeczą naturalną, że najpierw trzeba policzyć, znaleźć sposób sfinansowania danego przedsięwzięcia, i to przecież ma miejsce. prawda no wiesz, że kto korzysta z takich ratingów? Dla kogo one są przygotowywane? Tak, więc te, te ratingi są potrzebne zarówno tym, którzy zaciągają dług, czyli emitentom obligacji, ale również potrzebne są tym, którzy kupują te obligacje, czyli inwestorom finansowym. Dlatego, bo po pierwsze ten inwestor finansowy, on musi przy podejmowaniu decyzji o kupnie obligacji, on musi mieć jakieś rozeznanie co do ryzyka tej transakcji, prawda? ryzyka, jakie ponosi, kupując dług. Prawda? to dla niego jest wierzytelność, czyli on odzyska te pieniądze. Tak? Czy on odzyska te pieniądze? No, sam nie jest w stanie tego ryzyka ocenić, bo przecież to jest bardzo profesjonalna wiedza, no i, i, i trudno, żeby jakiś fundusz inwestycyjny, czy przedsiębiorstwo produkcyjne czy bank no po prostu zajmowały się tymi kwestiami oceny ratingu, poszczególnych podmiotów, a nawet rządów. Stąd czynią to wyspecjalizowane instytucje, które zajmują się właśnie, które mają właściwą metodologię oceny tej wiarygodności kredytowej, skądinąd metodologię, która stanowi jego tajemnicę, prawda? No i ten rating jest potrzebny też emitentowi obligacji, dlatego, bo jemu musi zależeć na tym, żeby żeby uzyskać, środki, nabyw, tak? żeby uzyskać te pieniądze, tak, tak. prawda? A uzyska wtedy, kiedy strona przeciwna będzie znała jego standing finansowy, możliwości, ryzyko, tak. jego możliwości spłaty kredytu. Stąd on też musi zabiegać o, to on płaci zresztą za tę ocenę i musi za, zabiegać, prawda? No bo w przeciwnym razie on może spotkać się z sytuacją, że nie będzie chętnych na nabycie jego obligacji, prawda? No bo, no bo przecież jeżeli nie wiemy, jakie ryzyko się z tym wiąże, to nie będziemy owych obligacji kupować. I stąd inicjatywa należy do emitenta obligacji. Panie że w jakim stopniu takie ratingi, taka ocena wiarygodności kredytowej może stać się lub może jest czasami elementem pewnej spekulacji giełdowej na walucie? Tak, no więc zacznijmy od tego, że od bardzo takiej ważnej informacji. Że oceny wiarygodności kredytowej agencji ratingowych nie mają mocy prawnej. One są subiektywnymi a, ocenami. Ale mocne skutki ekonomiczne. Natomiast na pewno mają skutki ekonomiczne. Dlatego, bo no, niewątpliwie te oceny wpływają na zachowania inwestorów i, i nawet um, same zapowiedzi, same zapowiedzi ewentualnej zmiany, a takie przecież też są. Zmiany oceny ratingu mają bardzo duży wpływ na zachowania inwestorów, bo oni czasami dokonują zachowań, takich działań, decyzji wyprzedzających, prawda? decyzji agencji ratingowych. Nie chcą ryzykować. No i niewątpliwie, no, ewidentnie te agencje ratingowe wpływają na, na cenę tych obligacji, tych papierów dłużnych, rynkową, która waha się może być bardzo odmienna od ceny nominalnej. A na prawda? wartość waluty? No oczywiście, że tak, na kurs waluty dlatego, bo pamiętajmy, że żyjemy w świecie globalizacji rynków finansowych, coraz szerszymi nabywcami tych obligacji są podmioty zagraniczne. Czyli mhm. właśnie zagraniczne fundusze inwestycyjne, emerytalne Potężne grupy finansowe. 50%, Teraz, 50 naszego zadłużenia jest w rękach kapitału tak, zagranicznego. 200 miliardów złotych, 190 obecnie, to są obligacje w rękach podmiotów zagranicznych. Tych takich instytucjonalnych, mówimy inwestorów instytucjonalnych, czyli którzy kupują duże pakiety tych obligacji. No i żeby kupić obligacje na przykład w złotych, prawda, a, a tego. Przypomnę, jest 190 miliardów, no to podmiot zagraniczny musi sprzedać walutę zagraniczną i wymienić je na złote, prawda? No tak, jeżeli. I, i teraz nam powinno zależeć na tym, żeby zachować, żeby utrzymać zaufanie podmiotów zagranicznych Zreszymy. do wypłacalności. Bo w hmm. przeciwnym razie, jeżeli to zaufanie podmioty zagraniczne utracą, a taki wpływ może mieć obniżka ratingu, to oni nagle zaczną wycofywać ten kapitał portfelowy z naszego kraju. Co to znaczy wycofywać kapitał? Wyprzedawać obligacje złotowe, za tak uzyskane dochody kupować walutę obcą i lokować ją za granicą. No i to wpływa na kurs walutowy. Zresztą taką sytuację mieliśmy w, w okresie styczeń, marzec. Podmioty zagraniczne na bardzo, chyba na 30 miliardów złotych. Wycofały obligacje, wyprzedały. No i, no i niestety wpłynęło to na deprecjację, na osłabienie kursu złotego. Ale Pamiętamy, teraz mamy... że ten kurs się osłabił. Tak. Kurs złotego do euro już tam przybliżał się do 4,50. Ale teraz, dowie Szczęśliwie to miało to zjęcie. charakter przejściowy. Miało charakter przejściowy, dlatego, bo, bo czynniki ekonomiczne, ewiden... sytuacja ekonomiczna, Ewidentnie nie wskazywała na zasadność obniżenia ratingu. No akurat w tym pierwszym kwartale naprawdę sytuacja ekonomiczna kształtowała się bardzo pomyślnie, prawda? No właśnie, ja, Skąd oni właśnie nagle obniżyli dlatego, jaki powód no, dlatego zaskoczony jest? Dlatego też moje pytanie o możliwości spekulacji tymi, tymi rating, ratingami, możliwości. Nie, manipulowania y, i próby wpływania na y, wartość danej waluty, aby móc, nie wiem, poprzez jakieś manipulacje spekulacyjne zyskać więcej. To znaczy, ryzyku. ja nie, nie sądzę, żeby to było te, 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 to, m, takie działanie było ze strony inwestorów. Natomiast, no, trudno, my nie wiemy, nie znamy. Oceny metodologii i kuchni działania agencji ratingowych, no, no tu można by się domyślać, no, że zadziałały jakieś czynniki polityczne, może, no. może ktoś chciał zaszkodzić temu rządowi, prawda, ale to, to my się tego nie dowiemy. No to może zapytam od innej strony, Panie profesorze, jak, może, jak jest przyjmowane przez międzynarodową finansjere takie zapowiedzi, w których rząd mówi o tym, że. Koniec z niepłaceniem podatków w Polsce przez duże korporacje, że koniec wyprowadzaniem miliardów. to raczej nie, nie, nie spotyka się z e, Tak, no więc no, można by się domyślać, że tu jakieś naciski, prawda, tych dużych y, interesariuszy, prawda, czyli tych dużych korporacji, no, mogły mogło chodzić o to, żeby no, osłabić tego pozycję rządu, żeby wpłynąć jakoś na ten rząd żeby no zmiękczyć, Stadość, zmiękczyć tak. prawda, no bo rzeczywiście przecież nałożono podatek bankowy na banki jest zamiar rzeczywiście zlikwidacji luki podatkowej czyli jednak mimo wszystko zwiększenia ściągalności podatków jest zamiar prawda dobrania się do tych dochodów w rajach podatkowych no, to niewykluczone, że to budzi niezadowolenie tych potężnych grup finansowych, że rząd być może nacisnął prawda, na interesy tych grup i one starają się szkodzić, prawda, budzić jakieś takie zaufanie, prawda, pomniejszać zaufanie do tego rządu w taki właśnie sposób, no mimo że powodów ekonomicznych absolutnie nie ma, bo przecież jest i wysoka dynamika. Wzrostu PKB, równowaga sektora publicznego, spadek bezrobocia, sytuacja przedsiębiorstw, dynamika kredytów, inwestycji jest w normie, prawda, mniej więcej średnia długookresowa. 4% PKB zapowiadane jest możliwe? No więc te, to ostatnia informacja, prawda GUSu, że dynamika PKB spadła w pierwszym kwartale. No miejmy nadzieję, że jest przejściowa. No jest, oczywiście pamiętajmy, że przecież. Jest możliwa, jak najbardziej. Pamiętajmy, że przecież przed nami ten program odpowiedzialnego rozwoju, prawda, czyli program wzmożonych inwestycji. Pamiętajmy, że przecież mamy do wykorzystania potężne środki unijne, prawda, w perspektywie budżetowej 2014-2020. Mocne pobudzenie konsumpcji wewnętrznej, 500 tys. Tak, tak, także tutaj mhm. prawdopodobieństwo, że możemy się zbliżyć, osiągnąć 4% PKB jest duże. Jest absolutnie duże. A to oczywiście będzie działało korzystnie na, na dochody budżetowe, na równowagę finansową. Bo, bo jednak no już widzimy pierwsze, pierwsze decyzje, jeżeli chodzi o, o te projekty inwestycyjne. No one będą generować wzrost. I, także, zresztą ja, ja dziwię się na przykład wczorajszej argumentacji tej agencji MUDYS. Tam, tam pisze tak, że Dlatego obniżyła perspektywę właśnie agencja, tą perspektywę na negatywną, prawda, że jest większe ryzyko inwestycyjne. Ale kogo? No, Polski, tak, Polski. No, ja, się, ja jestem za głowę się można złapać, prawda? No jak, jakie ryzyko inwestycyjne? Przecież powiadam, przed nami jest program odpowiedzialnego rozwoju będziemy zwiększać inwestycje, te duże inwestycje, prawda? I właśnie teraz wykorzy zaczynamy wykorzystywać bardzo intensywnie te środki unijne, no więc skąd to, to podwyższone ryzyko? Jeżeli chodzi o, wydatki planowane przez Jeżeli chodzi o inwestycje sektora przedsiębiorstw, to, one są, to ta dynamika się utrzymuje na stabilnym, długookresowym poziomie. I w Także, no. Widać, że najlepiej dla, dla takich agencji byłoby, gdyby państwo nie tyle dbało o wydatki, inwestycje i tak dalej, ile pilnowało swoich y, y, papierów y, dłużnych. Tak, tak? To znaczy chyba to, ty, chyba to o to chodzi, żeby ciąć wydatki, bo jeżeli będziemy ciąć wydatki, to będzie prawda, stabilność, i, która jest niezbędna inwestorom, prawda? Pełne i brak jakiegokolwiek ryzyka. No. Ale społeczeństwo mało. No, ale, na tym a to ich nie interesuje. Społeczeństwo ich nie rentuje. Ich interesuje, i, i, prawda, interesy inwestorów finansowych, ci, którzy nabywają obligacje, y, interesy tych grup finansowych. No, a, a my, a właśnie problem polega na tym, żeby zwiększyć konsumpcję, żeby jednak żeby jednak to był czynnik, wa ważny czynnik wzrostu gospodarczego. Pobudzić gospodarkę. No, to się wiąże z wydatkami tak. budżetowymi, to jest naturalne, prawda? I tylko mądrość polega na znalezieniu źródeł sfinansowania. Panie profesorze, na koniec jeszcze jedno pytanie, bo to jest bardzo ważne, y, przełożenie y, wartości złotego na to, jak wyglądają portfele Polaków. Głównie mam na myśli ludzi, którzy są zadłużeni. No więc tak, no więc obserwujemy... Tą właśnie tą kusztawkę kursu złotego, on się mocno waha. No, no jednak... I jeszcze będzie się wahał? To znaczy tak. To wszystko z... Myślę, że teraz nie, że już ci inwestorzy, spekulanci oni jako skonsumowali już tę decyzję agencji mury. Ona, ona była przewidywalna. Mniej więcej można było przewidzieć, że, że, że ona będzie taka, ta, taka łagodna krytyka, prawda? Czyli wprawdzie nie obniżenie ratingu, bo to jest już jednak niebezpieczne obniżenie ratingu, ale obniżenie perspektywy, prawda? I generalnie rzecz biorąc, inwestorzy tę decyzję przewidzieli wcześniej i ją uwzględnili już w swoich decyzjach inwestycyjnych. I z tego powodu widzieliśmy w ostatnich tygodniach jednak pewne osłabienie kursu złotego. Ale po tej dosyć łagodnej ocenie, prawda, no bo przecież nie było negatywnej oceny, myślę, że kurs złotego teraz będzie odrabiał swoje straty, on się umocni. No pewnie, oczywiście, że nie, że nie będzie jakiegoś powrotu kursu złotego, może poniżej 4 złotych za 1 euro, prawda, ale myślę, że teraz będzie raczej złoty się umacniał, tak jak było zresztą po tej styczniowej decyzji Agencji Standard Poor's, prawda? Kiedy złoty y, później stopniowo, stopniowo powoli odrabiał, um odrabiał straty. Tak. tak można powiedzieć, bo no, trudno będzie że się umacniał, ale odrabiał straty. Panie tak. profesorze, czas jest nieubłagany. Dziękujemy bardzo za Dziękuję, udział. Dziękuję, aczkolwiek można by jeszcze Długo, bo, tak, rozwić. Profesor Andrzej Kaźmierczak, Szkoła Główna Handlowa, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dziękujemy jeszcze raz. Z Panem Bogiem. Państwu dziękujemy za uwagę. Program Polski, Punkt widzenia.